Cześć, powiedz mi, jak Ci się podobało na otwarciu Galerii Polonia? Było fajnie, śmiesznie i tłoczno. A co dostałeś na, od Świętego Mikołaja? Słodycze. Cześć, powiedz mi, jak Ci się podoba na otwarciu Galerii Polonia? Dopiero co weszłam, jestem pod ogromnym wrażeniem, że jest masa ludzi. Jestem zaskoczona i mam nadzieję, że może nie aż tak wiele, ale przynajmniej będzie taki napływ tutaj ludzi, żeby to wszystko się utrzymało i trzymam kciuki, żeby ta inwestycja wypaliła. No, powiedzmy, że jest to taki szał, dużo ludzi, że coś takiego jest w Śremie, wow. Ogólnie bardzo fajnie. No fajnie, że coś takiego w Śremie powstało, bo jeszcze takiego czegoś chyba tutaj nie było. Nie trzeba jeździć do Poznania, do Leszna, blisko. No więc mamy tutaj wszystkie nasze śremskie talenty, jest całe przedstawicielstwo SIOKU, więc jest spoko, naprawdę. Śrem potrafi zadbać o siebie. No słuchaj, no jest fajnie, nie? Wszystko jest super. Ale wiesz co, brakuje mi McDonalda jednak. Bardzo mi się podoba, ogólnie fajne są sklepy i fajnie, że w Śremie w końcu otworzyli coś takiego. A czy chciałabyś coś zmienić, czy twoim zdaniem wszystko jest ok i tak ma po prostu być? Mi się podoba, dla mnie jest ok i nie trzeba nic zmieniać. No wprowadziłbym McDonalda, nie? Na takim centralnym punkcie. I tylko to? Oczywiście. Więcej sklepów. No mogłoby być więcej. I lepszych, takich bardziej. W ogóle mało kasy w tych sklepach, są tylko dwie czynne kasy. I była taka sprawa, że było chyba około 100 ludzi nawet przy kasie i każdy czekał. Trzeba brać pod uwagę, że dzisiaj jest wielkie otwarcie, więc wiecie. No ale no, wiesz. Jest bardzo duży natłok ludzi, jest bardzo ciasno i tu bym sobie zmieniła, inaczej bym to jakoś tak zrobiła, żeby nie było tak ciasno. No, można powiedzieć, że było bardzo fajnie, tylko aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że pierwszy wstęp, który był, miało być to wszystko o 10 rozpoczęte. Rozpoczęło się chwilę po 10, znaczy nie można mieć za złe, no bo przecież wstęp i w ogóle, ale ludzie, którzy wchodzili po prostu drzwiami obrotowymi, byli po prostu chamscy według mnie. Ludzie zdążyli wejść bocznymi drzwiami szybciej niż ci na środku i według mnie to było takie polskie chamstwo, którego chciałbym ja wyrzec wszystkie młode pokolenia, chciałbym, żeby nie były tak chamskie jak ci starsi. I ogólnie bardzo mi się podobało, szczególnie był koncert ładny Krzysia Przemskiego, nie wiem czy znasz. O, dziękuję. Nie, naprawdę, tylko szkoda, że ci struna pękła, ale na szczęście... Wszystko było okej. Na szczęście koleżanka ci da gitarę, nie wiem, koledze jak się podobało. Poza tym... Jedne z drzwi bocznych były zamknięte, a dźwięk mógłby być troszeczkę lepszy i tutaj trochę dźwiękowiec zawiódł moim zdaniem, bo gitara na początku strojenie, znaczy nie strojenie, po prostu nie działał dźwięk i coś się tam stało, nie wiem o co chodziło. Chyba kabel był niepodłączony, tak by wyglądało. A poza tym mi się podobało. A Mikołaj, co wam ciekawego przyniósł? No, nic jak na razie, pieniądze. No, pieniądze i słodycze. Słodycze, słodycze i słodycze. Słodycze? Właśnie, generalnie słodycze. No mnie jeszcze nie odwiedził. To na pewno cię odwiedzi. No, nic. Trochę chyba się spóźniliśmy. No, jeżeli mogłem powiedzieć, to dostałem czekoladę tiramisu i bardzo uwielbiam placek tiramisu. Słodycze. No, tak jest, słodycze przede wszystkim. Tak gwiazdora będzie coś większego. A to na pewno. To tyle z mojej strony. Podsumowując, jeszcze tylu ludzi nie widziałem co dzisiaj na otwarciu Galerii Polonia. Naprawdę było mega sympatycznie. Troszeczkę ciasno, ale to nic. I naprawdę mega mi się podobało. Dziękuję, że mogłem tutaj wystąpić. Dziękuję także Ajkowi, który tutaj dzielnie za kamerą jest i nagrywa wszystko.
Dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas i obejrzeliście tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo był też troszeczkę inny. Dziękuję także osobom, które tutaj udzieliły odpowiedzi na to pytanie w sądzie. No i to tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do następnego vloga. Cześć!